Malowanie natryskowe to popularna technika stosowana w wielu domach, dzięki której można odświeżyć wnętrza i nadać im nowy wygląd. W tym materiale postaram się wytłumaczyć, jakie są ceny za malowanie natryskowe i od czego są uzależnione. Na początku warto wiedzieć, że koszty malowania natryskowego zależą od wielu czynników. Przykładowo, jeśli planujesz malować ściany na biało i zdecydujesz się na dwie warstwy farby, średni koszt takiego malowania to od 6 do 17 zł za 1 m2. Pamiętaj jednak, że jest to cena bez podatku VAT. Może się zdarzyć, że chcesz malować ściany na inny kolor lub na kilka różnych kolorów. Wtedy cena za malowanie natryskowe będzie wyższa. W zależności od konkretnych warunków koszt może przekroczyć nawet 20 zł za metr kwadratowy. Przed podjęciem decyzji warto zatem zastanowić się, czy kolory, na które chcesz się zdecydować, są na tyle ważne, że warto za nie zapłacić więcej. Podobnie jest z malowaniem agregatem na dużych powierzchniach. Jest to tańsza opcja, bo ceny za takie malowanie zaczynają się od 3 zł i mogą dojść do 5 zł za metr kwadratowy. To oznacza, że jeśli masz dużą powierzchnię do pomalowania, malowanie agregatem może być bardziej opłacalne. Jeśli chcesz zapoznać się z ofertami w swojej okolicy, to w opisie pozostawiam przydatne linki. Napisz w komentarzu, ile zapłaciłeś za malowanie natryskowe w swoim domu. Zobacz też inne wyceny i pamiętaj, aby zasubskrybować kanał.